Ja uważam, że w ogóle tam jest kwestia nie tyle papierów, co finansowania tego. Mamy pierwsze informacje, że pierwsze mieszkania miały być oddane. Już wykonawca zszedł z budowy, dlatego że w tych pieniądzach nie jest w stanie wybudować tego. To pokazuje, że to po prostu nierealny program i że to, że w ogóle nie wsłuchano się w głos opozycji, żeby poprawić ten program, świadczy tylko o tym, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest najmądrzejsze i wie wszystko najlepiej. Efekty widzimy, Mieszkanie Plus nie wypaliło, już o innych rzeczach nie wspomnę. Dziękuję.